Witam serdecznie, kochani, w tym czytaniu kart Tarota dla wszystkich znaków Zodiaku, w którym dowiemy się, co jest przed wami ukryte. Ja zawsze zachęcam do obejrzenia trzech znaków swojego ascendentu, znaku słonecznego i księżycowego, ale kochani, jak chcecie, możecie teraz już przejść do czytania, które was interesuje. W opisie filmiku jest jak zawsze czasówka, czy też godzinówka, jak chcemy ją nazwać, więc zapraszam do tego, a my tradycyjnie zaczniemy od czytania dla barana. Barany moje miłe, nadzieję, że tutaj coś przed wami, znaczy nie mówię, że coś przed wami jest ukryte, mam nadzieję, że coś dobrego będzie przed wami ukryte. Czasami to się zdarza, tak? No wiecie, to, że coś jest ukryte, wcale nie znaczy, że ktoś na nas czyha. Ale dobrze, zobaczmy, co tu karty mówią. Wy w tym czasie, jak ja kończę stawiać ten rozkład, dajecie lajka, subskrybujecie barany i możecie także skomentować jak najbardziej. Ja muszę troszkę tutaj mój obrusik rozłożyć, bo są fale i doliny, ale patrzmy, co tu się dzieje. Najpierw mamy kartę cesarza, siódemkę buław i siódemkę także pucharów. Okej, fajnie. I tu wydaje się, że może być nawet kilka rzeczy, które będą przed wami ukryte, tak? Które są już może teraz przed wami ukryte, po prostu nie jesteście w tym momencie do końca no tego świadomi, nie do końca wiecie, że to się w tym momencie dzieje, dlatego to pewnie się objawi. Widzę też, że objawi się w całkiem pozytywny sposób, tak? Ale do tego dojdziemy. Tak jak mówię, mamy siódemkę pucharów, mamy także kartę cesarza. I to wskazuje na to, moi drodzy, że te rzeczy są bezpośrednio związane z wami. Więc to nie jest coś takiego, po pierwsze, że jest kilka, na pewno więcej niż jedna, ale mówię, to nie do końca znaczy, że, no wiadomo, każda rzecz, która tu w kartach wychodzi, jest w jakiś sposób z wami związana, ale czasami to może być coś na przykład w naszym otoczeniu albo związane z naszymi bliskimi. W tym wypadku barany jest bezpośrednio z wami. I widzę tu, że w ostatnim czasie wasze starania w kierunku właśnie, no nie wiem, uzyskania pewnych rzeczy, zrobienia czegoś, osiągnięcia czegoś, no nie przynosiły w ostatnim czasie aż tak widocznych rezultatów, tak? Widzieliście, że wkładacie energię, staracie się, najwyraźniej no nie pokazywało to od razu, że jest lepiej, że ta wasza energia przynosi jakieś rezultaty, ale w tym wypadku widzę, że tak jest. Może to nie było do końca widoczne. Moje drogie barany, widzę, że niebawem się to zmieni i się objawi. Karta kochanków razem z asem pucharów mówią o tym, że w stosunkowo krótkim czasie kilka rzeczy wyjdzie na jaw i to będą właśnie fajne rzeczy, tak? Na co wskazywała ta siódemka pucharów. Więc też bardzo możliwe, że to nie będą, wiecie, aż tak strasznie dominujące sytuacje, to może nie będzie tam od razu, wiecie, trzy walizki no, z tymi euro w środku, ale okej, milionem euro, bo jakby z jednym euro było, to okej, no to może nie aż tak dużo by było faktycznie, ale rozumiecie, o co chodzi, to będzie kilka drobnych informacji w bardzo krótkim czasie, po czasie, kiedy specjalnie takich dobrych informacji ostatnio nie mieliście. I widzę, że to może właśnie się zdarzyć podczas jakiegoś jednego, jakaś jedna wiadomość może tu przynieść i ona będzie miała kilka aspektów, ale bardziej prawdopodobne jest to, że w nadchodzącym czasie będzie dzień albo dzień po dniu, weekend, wiecie, taki krótki okres czasowy, kiedy te rzeczy się pojawią. I teraz z czym to jest związane najprawdopodobniej? Tak jak już tu mówiłem, jest to poniekąd, na pewno jedna z tych rzeczy jest związana z waszą, no, z waszymi jakimiś staraniami o coś, co, a te starania ostatnio nie przynosiły aż takich rezultatów, nie, a przynajmniej nie były one widoczne. Druga rzecz, ona też może być jak najbardziej, albo drugie, kolejne rzeczy, bo tu mówię, to minimum dwie będą, ale prawdopodobnie też jest, że kilka innych jeszcze tu będzie z tym, tych dobrych wieści.
tych drobnych, takich drobniejszych dobrych wieści, ale barany, to będzie związane z czymś, co już nie będzie was trapiło, czyli jakaś jedno zmartwienie, jakaś jedna konkretna rzecz odejdzie i już nie będziecie musieli się tym faktycznie trapić i się tym martwić, więc będzie na pewno taka wiadomość. No, trochę głupio jest tak gadać, jak jest kilka tych wiadomości, karty teraz zrobiły dla mnie, mnie troszkę tutaj zakpiły sobie ciutek, tak? I teraz muszę się dwoić i troić, ale jedna taka rzecz na pewno odejdzie, zła, która was martwiła, trapiła, albo spodziewaliście, baliście się, że ona nadejdzie, tak? A już teraz nie będzie miała znaczenia, ale kolejna sprawa i tutaj najwyraźniej, która będzie no, bardzo pozytywną wiadomością i to jest to, o co się staraliście od dłuższego czasu, barany, tak? I to widzę, że ta wiadomość, że to idzie w dobrą stronę, na przykład w pracy, tak, składaliście jakieś tu zgłoszenie, nie wiem, żeby pójść na jakiś kurs, żeby może właśnie rozważyli was na jakąś inną pozycję i tak dalej, nie było żadnej jakiejś informacji zwrotnej na ten temat, a tu nagle przychodzi właśnie taka wiadomość zwrotna, że owszem, jesteśmy zainteresowani, owszem, tutaj porozmawiajmy może dalej o tym, jak to miałoby wyglądać, jaki to by miał kurs być, w jakim zakresie miałoby być tutaj dofinansowanie z firmy, czy skądś indziej. Wiecie, no ja daję taki przykładzik, wy możecie przełożyć to na swoją sytuację, ale widzę, że to zmotywuje was do dalszego działania. Tak? To zmotywuje was do dalszego działania, bo zobaczycie, że w końcu to, co tutaj się staraliście, tak? To, o co się staraliście, w końcu zaczyna działać i jest jakiś odzew. Więc okej, jedna informacja o tym, że coś, co było zmartwieniem, odchodzi. Druga rzecz, że coś, o co się staraliście, w końcu zaczyna działać, ale jeżeli to jest związane, bo to ta sytuacja może być także związana z kimś dla was bliskim, najczęściej z partnerem, partnerką. Tak? I wtedy może to świadczyć o tym, że będziecie spędzali naprawdę jakiś fajny czas, tak? To może być dzień, wieczór, weekend, tak? Wyjazd, w którym no, też nie byliście do końca pewni tego, że no, wasze starania w tym związku, no, czy ten związek będzie miał dalej przyszłość. To szczególnie jest dla sytuacji, kiedy jesteście na początku swojej drogi, albo jesteście z partnerem w takim dość trudnym okresie, gdzie nie do końca wiecie, na czym stoicie, staracie się dalej, ale no, bywa różnie, to wtedy to całe objawienie, ta cała ukryta sprawa, która już jest planowana najwyraźniej przez waszego partnera lub partnerkę, widzę, że się objawi i już będziecie wiedzieli, że nie musicie się aż tak martwić, na czym stoicie, a także, że będzie warto tu dalej się starać, bo najwyraźniej będzie jakaś deklaracja, jakieś właśnie określenie się, przeprosiny może także, więc to już się zbiera, ten partner już o tym myśli, żeby coś takiego zrobić, tak, żeby was tu upewnić, to pewnie będzie w najbliższym czasie przed wami objawione, barany. Tego wam jak najbardziej życzę. Dobrze, kochani, spod znaku byka zobaczmy teraz, co jest przed wami w tym momencie ukryte, na co się zanosi, tak? Ale to już wtedy te wszystkie sprawy zaczynają już teraz funkcjonować, tak? Po prostu one nie są przed wami jeszcze przedstawione, tak? Kochani, zobaczmy, cóż tu karty mówią. Wy w tym czasie dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie wszystkie te fajne sprawy, byki, ale popatrzmy, cóż tu karty mówią. Okej, widzę, pierwsza rzecz, mamy kartę Asa Buław, mamy Króla Mieczy, mamy także siódemkę denarów, więc widać, że ktoś w tym momencie, no, zwraca na was dość dużą uwagę. Może być ktoś, może to być coś, tak? Tutaj zobrazowane przez króla Mieczy, to bardzo często Król Mieczy często przedstawia postać, no, szefa na przykład naszego, albo szefowej, no bo to nie ma znaczenia, akurat to, że król czy królowa w kartach tarota to aż tak bardzo się nie objawia, ale
Widzę tutaj, że ta osoba, tak, jeżeli to jest osoba, bierze was pod uwagę. I tutaj możliwe jest, na przykład jeżeli to jest właśnie związane z waszą pracą, że dostrzegane są wasze starania, tak, byki. Pierwsza rzecz, mamy tutaj asa buław i on właśnie mówi o tym, co wy już zrobiliście, o co wy się postaraliście. I teraz jest spojrzenie, a król mieczy zawsze patrzy sprawiedliwie, tak? To może niekoniecznie być zawsze najbardziej przyjemna osoba, to nie zawsze musi być osoba, która jest bardzo jakaś taka rozmowna, miła i w ogóle do rany przyłóż, ale na pewno jest w tym zakresie sprawiedliwa albo na pewno działająca według jakichś konkretnych zasad. I teraz widzę, że to rozpatrzenie no, tego, co wy robicie, jest jak najbardziej w oczach tej osoby, czy tej grona osób, bo to może być jakiś zarząd, to może być także, i to wtedy nie jest związane z kwestią pracy, to może być także jakiś urząd. Tak, często król mieczy, królowa mieczy przedstawiają właśnie przez to, że są takie troszkę bezduszne, przedstawiają też sprawy formalne, które się toczą, że coś oceniane jest w waszej materii. I teraz, jeżeli to nie jest związane z pracą, to będzie związane może z czymś, o co się staracie, z czymś, o co wnioskowaliście. To może być nawet coś bardzo oddalonego. Tak? To niekoniecznie musi być tak, że wiecie, przedwczoraj tam zgłosiliście się, a teraz urząd się nad tym pochyla, bo to często jest tak, że no to niestety wymaga troszkę czasu. Więc urząd lub instytucja jakaś, nie wiem, uniwersytet, jeżeli chodzicie na studia, może to być jak najbardziej, czyli na przykład podejmowana jest decyzja na temat tego, czy się na studia dostaniecie, jeżeli jesteście tymi po maturze, wiecie, tego typu rzeczy, i widzą, że jednak rozpatrywane jest to w całkiem dobrą stronę, tak? To, co wy zrobiliście, ta osoba, czy ta grupa osób, czy ta instytucja wzięła pod lupę, spojrzała i podoba im się to, co widzą. I teraz tak, widzę teraz, że to będzie objawione przed wami w taki dość ciekawy sposób. Tak, i czemu mówię ciekawy, to z reguły nie oznacza niczego dobrego, nie? Niestety w kartach Tarota. No w tym wypadku akurat jest to całkiem pozytywne, tylko że musicie właśnie zauważyć w tym, że to takie jest, bo zwrócą się do was, czy ta osoba, może ten szef przyjdzie na przykład, tak, albo dostaniecie jakieś pismo, albo jakąś odpowiedź, albo jakąś decyzję gdzieś tam, najwyraźniej byki, dostaniecie ją, tak, ona będzie w taki dobry sposób przedstawiona, ale będzie dość otwarta. Tak, karta księżyca wskazuje na to, że będą może tu jeszcze jakieś obwarowania, jakieś jeszcze dodatkowe wymagania, którym trzeba będzie sprostać, żeby faktycznie na przykład z czegoś tu skorzystać. Jeżeli to jest po prostu samo z siebie, na przykład szef w tym wypadku się zastanawia, kogo by tu awansować. Może to być taka sytuacja, albo kogoś gdzie wysłać, tak? Albo kogo, nie wiem, posłać na jakiś kurs czy jakieś szkolenie. Widzę, że tutaj to przyjdzie do was dość otwarcie, opowie o tym, ale będzie tutaj jeszcze dużo takiego z waszej strony zastanowienia, czy faktycznie chcecie brać w tym udział. Nie dlatego, że to nie byłoby dobre, ale dlatego, że są jakieś sytuacje, które jeszcze trzeba by było rozwiązać, trzeba by było sobie z nimi poradzić, tak? Więc może jest sugestia, weź pójdź tutaj na jakiś kurs, zgłoś się, was przełożony mówi, potem będziesz mógł na przykład startować na brygadzistę, tak? I okej, jest to fajne, jest to zawsze miłe stwierdzenie, że ktoś widzi w was potencjał, ale też będzie wymagało od was starania, będzie wymagało od was jeszcze zrobienia czegoś, tak? Jeżeli to jest ten uniwersytet, który mówi dziękuję, tak, możecie przyjąć tutaj, pójść na ten kierunek studiów, ale może, tak, wy też będziecie mieli odpowiedź jeszcze z innej miejsca i będziecie się nad tym zastanawiali. Będziecie się nad tym zastanawiali, czy faktycznie chcecie z tego miejsca skorzystać, tak? Z tej oferty skorzystać. I teraz
Albo jeżeli to jest jakaś informacja z urzędu, bo skoro ten wątek rozpocząłem, to jeszcze o nim powiem, to widać, że okej, odpowiedź będzie jasna, że jest w waszym zakresie, tak? W waszym zakresie jest pozytywna, ale nadal będzie tutaj, nie wiem, trzeba coś doskłać, trzeba będzie wziąć coś pod uwagę. Nie, to nie będzie sprawa, którą możecie okej, przyjąć, powiedzieć, fajnie, chowam do szuflady, wszystko jest okej, bardzo się cieszę, nie wiem, zwyciężyłem. Szczególnie, że mamy taką kartę kochanków i mamy ósemkę denarów. I karta kochanków mówi o tym, że faktycznie, jeżeli będziecie z tego chcieli skorzystać, tak, z tego, co zostanie wam objawione, a to teraz się toczy ta machina troszkę za wami, to będzie trzeba no faktycznie jakieś jeszcze tu konkretne działania poczynić, tak? Trzeba będzie gdzieś, nie wiem, pojechać, trzeba będzie faktycznie wziąć udział w jakimś kursie, przejść przez to, może trzeba będzie wybrać między jedną opcją a drugą i to też będzie trudne, bo to nie będzie łatwa sprawa tego wyboru, dokonanie. Może faktycznie trzeba będzie się jeszcze na jakąś rozmowę kwalifikacyjną zgłosić, to może, o właśnie, no czemu ja o tym nie powiedziałem, może zgłosiliście się gdzieś na zmianę pracy do jakiejś firmy, długi czas nie było odpowiedzi, tak? Nawet już może trochę zapomnieliście, postwierdziliście, że was olali, tak? Ale jednak jest odpowiedź, no i wtedy trzeba będzie jeszcze pewnie porozmawiać dalej, tak, o tym przedsięwzięciu, czyli jakiś kolejny etap rozmowy kwalifikacyjnej, ale widzę, że szczególnie, bo teraz mówiłem głównie o tych rzeczach, szczególnie w sprawach materialnych, w sprawach związanych z pracą, z karierą, z pieniędzmi ewentualnie, tak, bo to może być jakaś sprawa urzędowa w tym kierunku, albo z nauką, tak, no kariera, nauka, to się pokrywa, jest to bardzo dla was dobre i rozwojowe, więc naprawdę warto tą sprawę, która do was przyjdzie, która się pojawi całkiem niedługo, warto ją rozważyć, tak, warto wziąć tutaj, no, zadziałać, jeżeli jest konieczność tego zadziałania, no, najwyraźniej będzie, bo to może przynieść naprawdę dużo dobrego, ale w dalszej perspektywie czasowej dla was, no to wiecie, jeżeli dostajecie ofertę pracy, idziecie jeszcze tam na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, interesujecie się tym, no i wiecie, jak dostaniecie nową pracę, no to nie jest z dnia na dzień od razu tutaj, wiecie, no wszystko co najfajniejsze, nie? To dopiero w dalszej perspektywie będziecie widzieli, że to był zdecydowanie dobry krok, nie? Więc kochani, rozkład dla was na tą rzecz, która jest ukryta, no wiecie, warto się na pewno nad nią zastanowić, byki. Kochani, spod znaku bliźniąc, zobaczmy, cóż tu karty przedstawią, co jest w tym momencie przed wami ukryte. A co, z czego będzie można skorzystać, co się objawi w nadchodzącym czasie, tak? I będzie mogło być to albo na waszą korzyść, albo wiecie, na korzyść będzie to, że będziecie o tym wiedzieli i będziecie mogli się przed tym wybronić, nie? Więc kochani, spod znaku bliźniąt, ja tu dokańczam stawianie kart dla was. Wy w tym momencie dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie. Bliźniaki, cóż my tu mamy? Po pierwsze, mamy kartę cesarza, która wskazuje na to, że wskazuje na to, że to będzie bezpośrednio dotyczyło was. To nie będzie tak, że to będzie związane z waszą rodziną, na przykład przyjaciółmi, znajomymi, tak, czy otoczeniem waszym. To będzie faktycznie coś, co jest kierowane bezpośrednio do was, tak? I teraz widzę, że jest tutaj karta maga i karta ósemki mieczy, bliźniaki. To jest dość mocne zestawienie, gdyż to świadczy o tym, że będzie, już może jest, ale będzie teraz niedługo objawiona przed wami jakaś możliwość. Jakaś konkretna możliwość, której prawdopodobnie wcześniej albo się na nią nie mogliście zdecydować, bo były okoliczności niesprzyjające, tak? Albo w ogóle była przed wami całkowicie niedostępna, była zamknięta, tak? I najwyraźniej teraz w tej sytuacji wy konkretnie możecie coś zrobić, tak, żeby dokonać zmiany. Żeby dokonać zmiany i to takiej, która by była dla was czymś naprawdę istotnym w tym wypadku, bliźniaki, tak? Gdyż po pierwsze karta maga wskazuje na to, że to by była rzecz, która by
brała pod uwagę wasze umiejętności, wasze talenty, tak, wasze możliwości jako osoba po prostu, która ma, no nie wiem, jest kreatywna, jest twórcza, inteligentna, tak, więc może to było wcześniej powstrzymywane, albo okoliczności nie sprzyjały wam w rozwinięciu tych umiejętności i dzięki temu uzyskaniu czegoś. Dlaczego ja ciągle mówię tu o uzyskaniu czegoś? Bo widzę, że w momencie, w którym ta sytuacja się objawi, będzie jawnie widoczne, że to będzie dla was sukces, tak? To będzie coś, co wy będziecie mogli przekuć konkretnie, tak? Wy będziecie mogli konkretnie przekuć dla siebie na korzyść, tak? Czyli to może być po prostu objawienie, że coś wam się udało, jakiś konkretny etap, który myśleliście, że, nie wiem, w rekrutacji jakiejś, tak? Zgłosiliście się gdzieś, poszło wam całkiem dobrze, ale nie było odpowiedzi, albo odpowiedzi nie, a była odpowiedź nie, ale no po jakimś czasie, tak? Teraz tutaj, nie wiem, może ktoś się namyślił, czy coś takiego, przychodzi informacja, owszem, jak najbardziej, udało wam się, jest sukces. Ta szóstka buław może też wskazywać właśnie, że dochodzi do was informacja, albo wy dowiadujecie się o tym, że drzwi się jakieś otworzyły, jest teraz jakaś możliwość dla was do zrobienia czegoś, czyli tak jak ja mówiłem, wykorzystania tych swoich możliwości. Może to być właśnie oferta pracy, to może być oferta wyjazdu, oferta zakupu czegoś konkretnego, takiego, wiecie, jak, nie wiem, nieruchomość czy coś takiego i przeprowadzki, tak? Więc taka informacja tutaj będzie, tak? I teraz, co jest także ważne, gdyż mamy kartę śmierci i w tym wypadku, no bliźniaki, nie martwcie się, nie oznacza to niczego aż tak strasznego, ale może być odrobinkę niepokojące, bliźniaki, bo skorzystanie z tego, tak, czy przyjęcie tego, w ogóle rozważanie nad tym, co zrobić dalej, będzie wiązało się z całkiem dużą zmianą w waszym życiu, bliźniaki, tak? Więc tu ktoś może wam coś zaproponować. Może, wiecie, można spojrzeć na to także z tej strony. Może wasz partner myślał o jakimś kroku, który by się wiązał także bezpośrednio z wami, tak? Bo to wy byście w tym aktywnie brali udział i teraz na przykład się zdecydował, zgodził się, nie wiem, może rozmawialiście właśnie o przeprowadzce gdzieś, o jakiejś możliwości właśnie pojechania gdzieś w jakieś miejsce, czy zrobienia czegoś innego, wprowadzenia się ze sobą, ale widać było, że nie jest aż tak bardzo, no, przekonana ta osoba, tak, i troszkę się obawia tego. Najwyraźniej to się przełamuje, tak, to się przełamuje w tym momencie i ta, no, zgoda w tym wypadku, ta oferta, ta możliwość, tak, będzie się wiązała dla was z dużą, dużą zmianą. No, przeprowadzką na przykład, nie wiem, za granicę, jest to jak najbardziej poważna zmiana. Tym bardziej, kochani, że będzie to wiązało się z dużą dozą takiej niepewności. Bliźniaki, karta arcykapłanki mówi o tym, że jeszcze będzie szereg innych ukrytych wpływów, które będą na tą sytuację oddziaływały, więc trzeba będzie je odkryć, trzeba będzie znaleźć na nie rozwiązanie, trzeba będzie je wziąć pod uwagę. To jest naprawdę całkiem dużo roboty będzie z tym związane, albo też odrobinka, wiecie, takiego ryzyka. No bo okej, załóżmy, partner w końcu się zgadza, wprowadźmy się do siebie. Więc w tym wypadku, dobra, decydujemy się na tą zmianę, ale to jest naprawdę wiele rzeczy, które trzeba będzie wziąć pod uwagę. Może nie myśleliście o tym aż tak szczegółowo. I też nie jesteście do końca pewni, wiecie, wy tego chcecie, prawdopodobnie będziecie chcieli, będziecie to traktowali, wiecie, jako taką dobrą propozycję, jako takie zwycięstwo, ale nadal nie będziecie na 100% pewni, wiecie, jak to się rozwinie, tak? To będzie moment próby, to będzie sprawdzian tego, jak sobie
sobie, kochani, radzicie razem mieszkając, tak? Ale widzę tutaj, że to ryzyko jak najbardziej warto podjąć, gdyż karta gwiazdy wskazuje, że szczególnie w dalszej perspektywie jest to zmiana dla Was wyjątkowo dobra. I stosunkowo szybko, po tym jak już dowiecie się, z czym się to je, dowiecie się, co w tej sytuacji można zrobić, tak, i jak to zrobić i tak dalej, jakie te wszystkie warunki są wkoło, albo po prostu pomieszkacie ze sobą jakiś czas, kochani, to będzie dla Was dobra zmiana, to będzie dla Was coś, co może wnieść naprawdę wiele nowych rzeczy, ale fajnych rzeczy w Wasze życie, więc może faktycznie, jeżeli po dłuższym czasie odzywa się ktoś z tej firmy, do której się składaliście podanie, pomimo tego, że już macie jakąś inną pracę, może nawet tak, może zajęliście się jakimś innym projektem i to by wiązało się z naprawdę dużą taką zmianą konkretną, której też by był, wiecie, troszkę ryzyka. Naprawdę warto wziąć to pod uwagę, bliźniaki, bo to może zdecydowanie przynieść Wam dużo dobrego. Kochani, rozkład dla Was na tą ukrytą rzecz, która widzę, że tutaj niebawem się pojawi. Raki, moje drogie, zobaczmy teraz, co według kart jest przed Wami w tym momencie ukryte. Wy możecie w tym czasie, jak ja stawiam te karty, dawać lajka, możecie zasubskrybować, możecie skomentować, kochani. Więc zobaczmy tu, co karty przedstawiają, co one dają Wam do zrozumienia. Zapróbujemy to odczytać. Mamy tak, piątkę buław, mamy czwórkę pucharów, ok. Mamy giermka pucharów także. Jest teraz także król denarów i ósemka denarów tutaj. Diabeł i szóstka pucharów. Ok. Wydaje się, że jakaś sytuacja, którą Wy potraktowaliście w ostatnim czasie, czyli tu może nawet być dalszym czasie, tak? Jako taką troszkę beznadziejną. Tak? Nazwijmy to tak. Jest tu sytuacja, w której coś, był jakiś konflikt, był jakiś problem, była jakaś sytuacja, z której nie dało się niczego uzyskać, nie dało się skorzystać na tym w żaden sposób, a raczej może nie tylko skorzystać, po prostu widzieliście, że tam się coś złego dzieje. Tam nie warto do tego podchodzić, nie warto może w to się mieszać, tak? Może widzieliście, próbowaliście podejmowaliście jakieś próby, może nie wiem, już znalezienia pracy w jakimś miejscu albo w swojej własnej pracy, myśleliście nad jakimś awansem czy coś takiego, ale widzieliście, że nie, że tutaj jest problem, że nie ma szans na to, ogólnie, że jest bariera, ale taka spowodowana, że ta sytuacja jest niejasna, nieprzyjemna do końca, więc zrozumieliście, że lepiej na razie w tą stronę nie iść. Ale tu karty mówią, że najwyraźniej ta sytuacja się wyklarowała. Ona już nie jest teraz taka skomplikowana, nie jest taka, no, trudna w ogarnięciu i w opanowaniu, tak? I wiecie, tego nie jeszcze na tą chwilę nie jesteście świadomi, ale widzę, że to będzie i już teraz zaczyna działać na Waszą korzyść, tak? Zaczyna działać w tym kierunku, że będziecie mogli z tego coś zrobić, coś w tej materii, no, wykorzystać. I teraz tak, widzę, że jak to się objawi, to będziecie mogli faktycznie się nad tym zastanowić. Jest tu jakiś plan, który można wdrożyć w życie i go potem zacząć realizować. Teraz co to może być, wiecie, to może być taka nawet sytuacja niezwiązana, na przykład, nie wiem, z pracą, tak jak tu mówiłem, że był nieprzyjemny okres, teraz jest okres trochę lepszy, czyli zdecydowanie nawet lepszy i możecie na przykład spróbować raz jeszcze, tak? Wcześniej może nie wyszło, startowaliście na właśnie waszej korporacji, chcieliście awansować, no nie wyszło, poszło jakoś tak nie do końca dobrze, może nawet jakaś rozmowa była, która troszkę poleciała nie w tą stronę,
Ale teraz sytuacja się zmienia i warto spróbować raz jeszcze. Może, wiecie, może też było tak, że jest jakaś osoba, z którą no kiedyś tak wam było fajnie, ale no sytuacja nie była sprzyjająca do tego, żebyście na przykład stworzyli związek, tak? Nie były okoliczności sprzyjające, może ta osoba była jeszcze w związku, tak? Takie sytuacje się zdarzają. Teraz widzę, że tak nie jest, tak? To się zmieniło. Była jakaś perturbacja, ale sytuacja się wyklarowała, Raki, i teraz można przejść do działania i to zostanie wam objawione, że możecie to zrobić. Będzie, nie wiem, może jakiś mail w firmie się pojawi, że jest nowa jakaś tura, nie wiem, próby osiągnięcia wyższego poziomu, czy tam dostanie się na jakiś kurs, czy na coś takiego. I tak dalej, i tak dalej. Jak na studiach może być to nawet taka sytuacja, w której próbowaliście się dostać gdzieś, tak? Jesteście, załóżmy, po maturze. To daję jako przykład. Ten przykład można przenieść na inne sytuacje w życiu, Raki, więc wy teraz posłuchajcie, może to będzie rezonowało na jakiejś innej płaszczyźnie z wami, ale próbowaliście się dostać, nie udało się w pierwszej turze, pozmieniało się teraz, byliście na liście zapasowej i teraz też najwyraźniej dostaniecie jakąś wiadomość na ten temat, że jeżeli jesteście zainteresowani, zwolniły się miejsca, możecie iść teraz na te studia, tak? I teraz widzę, dalej patrząc, przepraszam za malutką chrypkę, ale widzę dalej, patrząc, Raki, że będziecie troszkę, no, tak nie do końca od razu przekonani, czy chcecie to robić. Może już złożyliście, idąc tym trybem na tym przykładzie studiów, może złożyliście papiery gdzie indziej, tak? Może faktycznie już zwróciliście na coś innego uwagę i już jesteście przygotowani na to, że idziecie tam, ale no pojawia się ta okazja, pojawia się ta możliwość i teraz wiecie, no musielibyście troszkę przełamać to swoje podejście i, no nie wiem, zrezygnować z tej innej opcji i wrócić do tej opcji. Na szczęście, jeżeli faktycznie postanowicie wrócić do tej opcji, to ona będzie już szła w dobrym kierunku, bez żadnych dodatkowych przeszkód. To będzie dość czyste, otwarte i jednoznacznie szczere, żeby z tego skorzystać. No po prostu jedynym problemem jest to, że będziecie musieli odmówić komuś innemu. To można przenieść właśnie także na tą na przykład relację z kimś. Ostatnio specjalnie ta osoba była zajęta, może zajęta faktycznie z kimś innym, tak? Wam się nadal podoba, no wiecie, no miłości nie rdzewieją aż tak szybko. Teraz się okazuje, że faktycznie jest, no jest otwarta na odnowienie znajomości, dowiadujecie się o tym, jest jakieś pierwsze próbowanie gruntu, ona napisze do was, załóżmy, zagada o pogodę, o niebo, przejdzie ta informacja, że tutaj faktycznie już jest wolna, no wy będziecie mieli jakieś obiekcje, nie mówię, że teraz obecnie wy jesteście w związku i macie rezygnować ze swojego, żeby wejść w ten nowy, ale wiecie, może po prostu tak myślicie, no dobra, kiedyś się nie udało, jestem troszkę zrażona tą sytuacją, ale jest to jak najbardziej szczera w tym wypadku deklaracja ze strony tej osoby, ale to nie będzie taka deklaracja od razu, wiecie, z butem wchodzenie, dobra, teraz to chodźmy na randkę, nie? No będzie raczej takie testowanie tego gruntu, czy w ogóle bylibyście zainteresowani. Więc to może być sytuacja tak w dużym uproszczeniu, coś, gdzie wcześniej wam się nie udało, teraz sytuacja się zmieniła, możecie, już o tym będziecie wiedzieć niebawem, będziecie mogli rozpocząć jakieś starania w tym kierunku, ale będziecie jeszcze mieli jakieś obiekcje, czy faktycznie chcecie iść w tą stronę, tak, no, czasami się mówi, że dwa razy do tej samej rzeki nie ma co wchodzić, tak, ale to będzie jak najbardziej szczera propozycja, szczera możliwość do skorzystania, Raki, więc warto by było chociażby się nad tym zastanowić i nie od razu odrzucać, tak? Dobrze, kochani, rozkład dla was na tą ukrytą rzecz, która się w tym momencie zmienia, a niebawem będzie jasna. Mam nadzieję, że w czymś to może wam pojaśniło sytuację.
Lwy, moje drogie, zobaczmy teraz, co według kart jest przed wami w tym momencie ukryte. O, już karta świata tutaj jest. No dobra, ciekawie. Dobrze, ja tutaj dokańczam stawianie kart waszej intencji. Wy teraz dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie wszystkie te fajne rzeczy. I okej, widzę tutaj lwy, to będzie stosunkowo czysty, jasny do odczytania rozkład, tak? Więc podejrzewam, że nie będzie jakiś strasznie długi, bo jak są dobre rzeczy, to nie ma co nad nimi aż tak bardzo dywagować. Pierwsza rzecz, mamy dziewiątkę mieczy. Ja tutaj mówiłem także, że mamy kartę świata od razu. Jest karta pustelnika. I dobra, jest jakaś rzecz, którą się bardzo martwicie, którą się boicie, że ona będzie miała miejsce, że ona się pojawi, tak? Może były jakieś wskazówki na to, że taka sytuacja może mieć miejsce, tak? Że ona się pojawi i teraz będziecie musieli coś w tej materii robić, a nie chcecie, bo alternatywy, jakie sobie wyobrażacie w tym momencie, nie są specjalnie, wiecie, no przyjemne i miłe, nie? I w ogóle. Więc jest taka opcja i teraz, wiecie, jest tak naprawdę wielce pozytywny wpływ lwy na waszą korzyść, tak? Zdecydowanie za waszymi tam plecami, za kulisami, tak? Bo to za plecami to brzmi tak, jakby ktoś tu wam coś złego robił, nie? Ale chodzi o to, że za kulisami okoliczności zmieniają się całkowicie na waszą korzyść. Wy nawet w tym przypadku nie macie jakoś na to wpływu. To nie jest tak, że wy tutaj coś konkretnego robiliście, że wprowadziliście jakieś zmiany, tak, staraliście się o coś i walczyliście z tą przeszkodą, którą się baliście, że ona się pojawi. Tu po prostu wszystko zaczyna się powolutku układać tak, jak być powinno. I teraz to jeszcze przez jakiś czas widzę, że nie będzie całkiem jasne i nie będzie całkiem widoczne lwy, tak? Czyli nie objawi się tak od razu, wiecie, tak pstryk i już ma miejsce i wy już za 2-3 dni wiecie, że wszystko jest ok. To będzie działało stopniowo. To będzie się stopniowo ujawniało, że jest coraz lepiej. Co to może być? To może być, wiecie, to może być kwestia zdrowia kogoś, was może nawet, lub kogoś wam bliskiego, co by wskazywało na to, że po prostu sytuacja faktycznie się poprawia, jest, nie wiem, może kuracja zaczyna dziać, wy się boicie, że będzie jakiś, nie wiem, nawrót tego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko idzie w dobrą stronę, ale też nie będzie od razu to tak widoczne. Trzeba będzie może zrobić jakieś dodatkowe badanie, trzeba będzie może jeszcze poczekać jakiś czas na jakieś wyniki, które dopiero za kilka miesięcy można uzyskać i tak dalej, i tak dalej. To może być coś takiego. Kolejna rzecz, lwy w pracy. Boicie się, ostatnio były jakieś dziwne ruchy, były jakieś tumulty, była jakaś obawa, że będą cięcia właśnie etatów, tak, bo dużo takiego strachu teraz jest obecnie, więc nawet to nie musi być to, że w waszej firmie jakieś są bardzo mocne znaki pod tym względem, ale no, są jakieś takie obawy. Widzę, że sytuacja się poprawia i najwyraźniej to mówię, to nie będzie od razu też widoczne. No, wy będziecie troszkę jeszcze może zestresowani, będziecie jeszcze troszkę chodzić jak na szpilkach, czy wszystko idzie w dobrą stronę, ale widzę, że sytuacja sama się rozwija w pozytywną stronę. I teraz mamy tutaj dalej, jest dwójkę pucharów, mamy ósemkę denarów. Ta dwójka pucharów w tym wypadku jest kluczowa, bo ona mówi, w momencie, w którym wy już tak dojdziecie, dostaniecie jakąś taką informację, tak, dowiecie się o tym, że jednak idzie to w dobrą stronę, naprawdę odetchniecie z ulgą, tak, będziecie czuli, że już jest dobrze, że już jest poprawa, że teraz jeszcze dalej trzeba będzie, wiecie, no, brać w tym udział, no bo jeżeli to jest praca, no to dalej trzeba dobrze pracować, żeby się nie bać o swoje stanowisko. Jeżeli to jest zdrowie, to jest, no, konieczność, nie wiem, brania leków, jeszcze jakichś tam kontroli lekarskich i tak dalej, ale już ten główny strach, ta główna obawa odeszła. To można tak
także przełożyć na kwestię związku waszego, tak? Ostatnio no nie macie może najlepszego kontaktu, ostatnio były jakieś kłótnie, ostatnio sytuacja się pogorszyła, są ciche dni, ale widać, że tutaj no partner czy partnerka jednak no widzi, że tak nie powinno być, że pora tutaj coś z tym zrobić, poprawić tą sytuację i będzie jakaś rozmowa, w której to w końcu będzie obnażone, tak powiedziane, że wszystko jest ok i będziecie czuli wtedy już ten podstawowy spokój. To nie znaczy, że nie można pracować nad swoim związkiem, powinniście wypracować dalej nad swoim związkiem, ale karty dalej już mówią o spokoju, o takiej harmonii, o tym, że ta właśnie ten strach pod postacią tej dziewiątki mieczy odchodzi, a wy czujecie się już pewnie w tym miejscu i w tym czasie, nie wiem, w tym związku, w tej pracy, w kwestii zdrowia, już czujecie się bezpieczni i pewni, że no, nic aż tak złego się nie wydarzy. Nie wiem, może też baliście się, że jakiś koszt będzie niespodziewany, że jakiś wydatek się pojawi. Najwyraźniej nie. Bardzo fajnie, cieszę się z tego tytułu, Lwy. Tego wam życzę i mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Witam serdecznie panny w tym rozkładzie, w którym właśnie sprawdzamy, co jest przed wami ukryte, więc mam nadzieję, że tutaj już jesteście ze mną. Ja stawiam te karty dla was, wydajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie. O, panny, no ja mogę wam powiedzieć już na starcie, że to będzie całkiem dobra rzecz, tak? Jakaś dobra rzecz, która się przed wami niebawem objawi, panny. Dobra, ale żeby nie być gołosłownym, zacznijmy. Widzę, że coś, o co od dłuższego czasu, panny, no może się staraliście, chcieliście, żeby się pojawiła taka możliwość, tak, widzę, że to jest coś, co przez długi czas chodziło wam po głowie, nawet może właśnie te starania dokładaliście w tej materii i okej, okay, no może był jakiś sukces, był mniejszy, większy sukces, tak, i tak dalej, ale widzę, że no to nie było jeszcze to tu jeszcze nie było jakiegoś takiego bodźca, takiego wpływu, który można by było jasno odebrać jako coś dobrego i faktycznie, żeby to był ten sukces, tak? No nie wiem, staracie się, może nawet staraliście się o dziecko, tak? Może być taka sytuacja, cesarzowa czasami na takie sprawy zwraca uwagę, to szło tak, no różnie szło, były jakieś sukcesy małe, ale to wiadomo, że dopiero dopóki nie pojawi się, no właśnie, no ta ważna informacja o tym, że tutaj dziecko jest, to nie jest to sukces taki naprawdę, ale to nie musi być też to, że ja tylko biorę to jako przykład, kochani. I tu faktycznie teraz w nadchodzącym czasie pojawia się ważny, nowy wpływ w tej sferze, w tej sytuacji, który, okej, okay, jeszcze troszkę możecie o nim wiedzieć, dlatego tutaj mówiłem też o powiedzmy nawet ciąży, tak? Ciąża czasami potrafi być przez jakiś czas ukryta, tak? No, można o niej nie wiedzieć, dopiero po jakimś czasie się może można o tym dowiedzieć. I teraz, w momencie, w którym się o tym dowiecie, no to będzie wybitnie pozytywne, panny, tak? To będzie wybitnie pozytywne, to będzie wręcz, nie no, że sama informacja, jak do was przyjdzie, to będziecie bardzo ucieszeni, będzie to także jakieś spełnienie takich oczekiwań, no starań, zwieńczenie tych starań, więc bardzo fajnie, jak to jest ta sfera, ale to może być także coś innego. Szukaliście pracy, tak? Powoli, raz za razem staraliście się, wysyłaliście gdzieś CV, może macie pracę, ale od czasu do czasu wysyłacie na jakąś ofertę, tak, no nie do końca wiecie, nie ma tu jakichś pozytywnych jeszcze odzewów, ale widać, że ktoś tutaj się zainteresował i to naprawdę z miejsca, z którego wy byście, tak, w którym wy byście tak naprawdę bardzo, bardzo chcieli, no, pracować, tak, więc może też byliście na jakiejś wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej, powiedzieli wam, że się do was odezwą, wy pytacie kiedy, oni mówią, no jeszcze nie do końca wiadomo, tak, może miesiąc, może dwa, może tydzień, może dwa, no wiecie, to było jakiś czas temu, wy już troszkę zapomnieliście o tym, że taka rozmowa była, już stwierdziliście, że nie, no nie poszło, nie, i będziemy wysyłali teraz coś gdzieś dalej.
teraz okazuje się, że jest to faktycznie coś, co może się wydarzyć. Nawet widać, że tu jest bardzo duża chęć, bardzo duża radość z tej drugiej strony, czyli nie wiem, z tej firmy, która by miała was zatrudnić, że tak, tak, jak najbardziej, jeżeli tylko jesteście panny zainteresowani, to zapraszamy na tylko dogadanie szczegółów. Dalej patrząc, mamy kartę głupca i mamy rycerza mieczy. I tu już widzę, że tak naprawdę większość z tych rzeczy, które będą z tym związane, większość z tych trudności już odchodzi na bok, tak? Można troszkę się uspokoić, popatrzeć, powyobrażać sobie, jak to będzie, zacząć się przygotowywać, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Wiecie, no, jak będzie wyglądała ta nowa praca. Faktycznie, jeżeli ona nastaje, to w tym momencie ta karta głupca sugeruje, że to będzie jeszcze jakiś czas, że będzie stwierdzone, że jak najbardziej, owszem, jest tutaj już prawie, że umowa podpisana, ale rozpoczynamy troszkę później i potem będzie się to wiązało z jakimiś dodatkowymi wymaganiami, jakieś dodatkowe rzeczy trzeba będzie zrobić. Będzie taki moment, który będzie bardzo intensywny, bardzo żywotny, w którym już to, nie wiem, rozwinięcie tej sytuacji będzie miało miejsce. To może być także, kochani, teraz mówię na przykład do singli, może być staranie się o spotkanie osoby jakiejś interesującej, tak? Karty w tym wypadku wskazują na to, że okej, staraliście się tutaj z kim gadacie na tych jakichś aplikacjach, no raz to ktoś tam wystawił, inni to nie do końca są ogarnięci i w ogóle nie chce się z nimi, nie wiem, spotykać. No wiecie, nie jest fajnie, ale nie tracicie nadziei i teraz wydaje się, że jedna z tych osób, z którymi wy w tym momencie może już zaczynacie pisać, zaczynacie się kontaktować, jesteście już umówieni może na jakieś spotkanie, w momencie, kiedy do tego spotkania dojdzie, no po prostu wiecie, idealnie, nie? Przepięknie, przewspaniale, wszystko będzie teraz szło już naprawdę w dobrą stronę, wy sobie wyobrażacie, jak będzie w przyszłości panny, a rycerz mieczy w tym wypadku wskazuje na to, że będzie bardzo szybko się to rozwijało, tak, od tego momentu, więc w tym wypadku to jest bardzo pozytywna także karta, chociaż ona może być i taka, w tym wypadku jednak w tym kontekście wydaje się, że będzie tą pozytywną. Dobre, kochani, spod znaku panny, ciekawy rozkładzik, to o co tam po kolei, powolutku chcecie, żeby się odmieniło, najwyraźniej przyjdzie i to z taką konkretną siłą, że aż tylko pozazdrościć. Do zobaczenia przy następnym rozkładzie panny, dzięki, pa! Dobrze, wagi, zobaczmy teraz, co tu karty powiedzą o ukrytej dla was sprawie, tak? Ja te karty stawiam do końca, o tu jakieś pieski postanowiły poszczekać pod oknem, ale stawiam te karty dla was, wy w tym czasie dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie wszystkie te fajne sprawy i teraz tak, widzę tu, kochani, mamy kartę koła fortuny, mamy kartę szóstki buław, mamy także szóstkę denarów i widzę teraz, że coś z waszej przeszłości, coś, co jest, może nie tylko z przeszłości, ale coś, co działo się jakiś czas temu, było ważną częścią waszego życia, nadal może troszkę jest, ale to na pewno nie jest coś, o czym wy myślicie cały czas, tak? O czym wy myślicie tak aktywnie i aktywnie w tym bierzecie udział teraz, w tym momencie w waszym codziennym życiu. Widzę, że teraz coś tam przyniosło, zadziałało się, tak, i się dzieje, na to wychodzi i jest to, no, bezsprzecznie pozytywne i może przynieść coś dobrego, tak? Może przynieść dla was coś dobrego, a w tym wypadku jest to szóstka denarów, która mówi często o jakimś takim zysku finansowym, tak? Więc możliwe, że, nie wiem, ktoś w tym wypadku kiedyś dawno temu pożyczyliście komuś pieniądze.
Może być coś takiego. Teraz w tym momencie ta osoba no, nie mogła wcześniej oddać, wy nawet zakłóżyliście, że może nie musi, ale zaczyna się tej osobie dziać lepiej i może do was się zwraca właśnie z chęcią tych pieniędzy oddania. Może jest jakaś długo tocząca się sprawa, tak, w którą wy piszecie jakieś odwołanie, jedno, drugie, trzecie. Wiecie, codziennie się już nad tym nie zastanawiacie, bo byście oszaleli, jakbyście to robili wagi, tak? Ale na to wychodzi, że w końcu któreś z tych waszych starań przynosi pozytywny rezultat. To może być tak, że wiecie, sukces tego, że macie jakieś na koncie jakieś inwestycje macie, może jakąś gdzieś tam pieniądze zostawiliście sobie w tle i nagle tam akcje, nie wiem, czegoś skoczyły całkiem w górę i w tym momencie może skaczą w górę, wy nawet jakoś tego specjalnie nie śledzicie i to może się wiązać dla was z zyskiem. Inna sprawa, którą tak od razu sobie też mogę wyobrazić i tu mówię, tu jest dużo rzeczy tak naprawdę, bo to może być, wiecie, propozycja pracy z poprzedniego miejsca, albo ktoś z kim kiedyś pracowaliście wam chce za coś takiego zaproponować. Mniejsza szansa jest na to, że ktoś z waszej przyszłości, z kim, no do kogo zawsze mieliście słabość, tak, lubiliście się jakoś, może wiecie, była jakaś więź, może nawet kiedyś byliście ze sobą razem przez chwilę, ale wasze drogi się rozeszły, ale w takim pokojowym zakresie, że teraz dochodzi do pewnych zmian i ta osoba może teraz się do was odezwie z jakąś konkretną propozycją. I moi drodzy, dlaczego ja o tym wszystkim mówię? Bo widzę, bo chcę nakierować was na pewną sytuację wagi, co to może być. Wy musicie to już odebrać troszkę bardziej po swojej stronie, co z wami rezonuje, ale w momencie, kiedy się ta sytuacja objawi, widzę, że po pierwsze zobaczycie, ok, fajnie, ale będziecie mieli trochę takiej rezerwy. Może dlatego, że już coś innego zupełnie robicie, może dlatego, że musicie się jeszcze nad tym zastanowić. Wiecie, te wszystkie rzeczy, na przykład może dostajecie informację, że ktoś chce od was kupić, nie wiem, ten wasz stary samochód, nie, który gdzieś tam w garażu stoi, nie wiem, u mamy, tak, mama dzwoni, synek, tu mam kupca na wasz samochód, nie, na twój samochód. A wy tak, ale ja mam sentymentalną jakieś tutaj poczucie do tego. No dobra, to już jest wasza sprawa. Ale macie taki pierwszy moment, to jest taka lekka rezerwa, ale jeżeli do tego wrócicie, jeżeli pójdziecie w tym kierunku, fakt, że wy osobiście będziecie musieli w tym wziąć udział, no wiecie, jeżeli to jest propozycja faktycznie pracy, jeżeli to jest tu nawiązanie od nowa tej takiej nowej, starej relacji, tak, którą macie, no to wiadomo, że to tyczy się bezpośrednio was, ale też widzę, że ta sytuacja no bez was w ogóle nie może ruszyć do przodu, więc to nie jest tak, że coś się gdzieś tam zmienia u, nie wiem, męża, żony i jest sukces, którego wy byście i tak skorzystali, tak, i to by było coś dla was fajnego w tym wypadku, ale no wiecie, jak wy nic nie zrobicie, no to akurat partner, partnerka się tym zajmie i wy możecie z tego korzystać. Nie, tu trzeba będzie faktycznie wykonać osobistą jakieś decyzje podjąć i osobiste jakieś kroki wykonać wagi, żeby tą sytuację rozwinąć i co ważne, ważniejsze. Wydaje się to połączenie cesarza i arcykapłanki w tym wypadku, że to może mieć jeszcze dalsze poważne skutki dla was. Poważne, ale takie pozytywne raczej, bo jest to pozytywna sprawa, więc tutaj karty mówią i też o tym, że mogą być takie fajne dalsze wydarzenia w tej materii, ale też nakazują pewnej uwagi, tak? Nakazują pewnego właśnie, może to pierwsza intuicja, która wam podpowiedziała, żeby podejść do tego na spokojnie, z lekkim, malutkim dystansem, nie od razu tak, 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 nie? To w tym wypadku faktycznie może wasza podświadomość chciała wam coś przekazać i dopóki nie będzie tu większej jasności i nie będziecie widzieć wszystkich sznureczków, które są może do tego podwiązane, może się zdarzyć, że ich nie będzie, ale trzeba to sprawdzić. Dopiero wtedy, kiedy będzie ta jasność, powinniście wagi faktycznie wykonać jakiś konkretny krok. Ale jest to praktycznie pewnie coś dobrego, więc no,
też nie ma co aż tak bardzo, wiecie, potem tej sytuacji tam prześwietlać, nie? Może. Dobra, wagi, ciekawy rozkładzik dla was, okej, okay, tu widzę, że jakaś taki powiew z przeszłości się pojawi, no tego wam życzę, żebyście potem mogli z tym zrobić coś fajnego. I do zobaczenia przy następnym. Skorpiony, moje miłe, zobaczmy, cóż tutaj karty chcą wam przekazać, że jest przed wami ukryte. Okej, okay, widzę, fajne rzeczy na razie się pojawiają, zobaczymy jak dalej pójdzie. Kochane skorpiony, dajcie tutaj w tym wypadku lajka, skomentujcie, możecie zasubskrybować. Tak, jeżeli tak czujecie, możecie także skomentować. Kochani, jest tu ciekawy rozkład przed wami, jest tu jakaś sytuacja, która jest obrazowana przez szóstkę buław, czwórkę buław i giermka pucharów. I teraz tak, jest to zdecydowanie dobra rzecz, tak? Widzę, że teraz przed wami pojawi się może jakaś okazja, może w tym wypadku coś poszło, na co liczyliście od dłuższego czasu, ale specjalnie nie mieliście też może aż takiej sprawczości w tym, ale w końcu poszło po waszej myśli, tak? Poszło dobrze i teraz ta rzecz się niebawem przed wami objawi i będziecie mogli, no, może z tego skorzystać. Może, wiecie, jakaś wasza zgłoszenie zostaje pozytywnie rozpatrzone teraz, tak? Może zgłaszaliście się gdzieś do pracy, szukaliście nowego zatrudnienia gdzieś w jakimś innym miejscu i tam rozmowę kwalifikacyjną jakąś mieliście, ona poszła, no może nie do końca myśleliście, że aż tak dobrze, bo nie dali od razu odpowiedzi, ale myśleliście, że poszła całkiem fajnie i teraz ta sytuacja się miesza, zaczyna być tutaj przemielona i zaczyna się objawiać już w taki bardziej widoczny sposób. Dostajecie informacje. Tak, fajnie by było, chcielibyśmy jeszcze razem porozmawiać. Może jest to bezpośrednio faktycznie już oferta konkretnej pracy. Może to być to, że osoba dla was ważna, tak, z którą tu jesteście, ma jakąś sytuację całkiem nieprzyjemną, może się rozwodzi jeszcze, tak? Może jakieś sprawy sądowe ma, ale zaczyna teraz w końcu iść to w tą dobrą stronę dla jej lub jego. I teraz dlaczego ja mówię o tych sprawach, o tej właśnie jakichś sprawach sądowych, czy tutaj rozwodzeniu się nawet, czy coś podobnego, a także jeżeli w momencie, kiedy dostajecie tą, nie wiem, ofertę, te propozycje, możliwość, albo stajecie przed nią, bo wiecie, że teraz możecie faktycznie coś takiego zrobić. Jest tu ciekawe stwierdzenie kart, kochani. Jeszcze jedna będzie, żeby skorzystać z tego, będzie trzeba przebrnąć przez jakąś nie do końca przyjemną sprawę, tak? I co ważne, na szczęście okej, okay, ona nie będzie specjalnie przyjemna, ale już będzie wedle jakichś zasad, tak? I te zasady są w tym wypadku wydaje się, że całkiem dobre. I teraz co to może być, tak? Żeby można było to odnieść do swojej sytuacji, skorpiony, w tej, w której wy jesteście. Może faktycznie dostajecie ofertę pracy, tak? Jest, czekacie na nią w końcu, ona już jest podjęta, niebawem dostaniecie informację, że tak, że w końcu te tutaj negocjacje jakieś można zacząć, coś zgodzić się lub nie zgodzić, ale wydaje się wtedy, że no może odejście z tej waszej pracy, tak, tej waszej poprzedniej, czy w której jeszcze jesteście, będzie troszkę nieprzyjemne, tak? Właśnie wy już tutaj przyjęliście ofertę, fajnie, tak, ale w tym momencie nie wiecie jeszcze o tym, że w momencie, w którym objawicie tą zmianę, tak, w swoim miejscu pracy, no to nie zostanie to odebrane fajnie, tak? I trzeba będzie przez to przebrnąć. Z tym no, będą przepisy, są przepisy, które to regulują, tak? Wy macie też pewnie jakieś umowy tutaj podpisane i tak dalej, kochani, no, trzeba będzie przez to przeżyć, może będą krzywo na was patrzeć jeszcze przez ten miesiąc, czy trzy, czy w zależności, jaki ten okres wypowiedzenia macie, ale
sądzę, że warto przeboleć i przemęczyć się, bo ostateczny wynik daje po pierwsze Wam spokój i jest ewidentnie dla Was mega, mega pozytywny na dłuższą metę. Więc może właśnie tutaj ktoś, może Wy, tak, jeszcze w tym momencie rozwodzicie się z kimś, tak, albo przerabiacie jakąś sprawę sądową, jakąś nieprzyjemną sprawę formalną. I teraz okazuje się, że okoliczności się zmieniają, może do jakiegoś waszego wniosku sąd się stara przechylić po tym, jak przegląda te akta. Wy nie do końca jeszcze o tym wiecie, ale idziecie na kolejną rozprawę. Ona nie będzie fajna, tak, no bo żadna rozprawa sądowa nie jest fajna, nie? Zakładam. I okazuje się jednak, że okej, przechodzicie przez ten ostatni proces i decyzja mimo wszystko jest pozytywna i wy teraz możecie się już, nie wiem, cieszyć tym, że już ta sprawa jest za wami, się skończyła, nie trzeba się tym martwić, wiecie, mówię, to może być dotyczyć was, to może dotyczyć, nie wiem, waszej bardzo bliskiej dla was osoby, partnera i tak, partnera, partnerki, kogoś bliskiego z rodziny, nie wiem, brata, tak, siostry, dobrego przyjaciela. Tu widzę jednoznacznie, że jest coś fajnego, co zmierza w waszą stronę. Wy to pewnie zapoczątkowaliście, braliście w tym udział, chcecie, żeby to nadeszło, ale jeszcze jest ostatnia jedna prosta, którą po pierwsze, ona nie będzie zbyt fajna. Druga rzecz, no tu też trzeba działać wedle tych zasad. Te zasady będą działały na waszą korzyść, więc nie szukajcie jakichś dróg na skróty skorpione. Idźcie według tego czasu i tego wyznaczonej drogi, pomimo tego, że to może troszkę dłużej trwać, ale warto, bo to właśnie potem dalej będzie naprawdę dobrą rzeczą dla was, która was uspokoi i przyniesie wam no, pozytywne odczucia. Wiecie, to, że coś złego się nie wydarzy albo coś złego odchodzi samo w sobie, jest po prostu pozytywne, skorpiony, więc tego wam jak najbardziej życzę. Strzelce, zobaczmy, cóż tutaj przed wami jest ukryte. Mamy i króla mieczy, i karta cesarza, jest także maga. Dobrze, kochani, ja tu dokończam stawianie kart waszej intencji. Wy możecie teraz dać lajka, zasubskrybować, skomentować, tak? Więc teraz, moi mili, tak jak mówiłem, zaczynamy. Mamy tutaj kartę króla mieczy, mamy kartę cesarza, mamy także kartę maga, więc widzę, że zaczyna się dla was zbierać jakaś konkretna możliwość, jakaś konkretna szansa. Szansa rozwinięcia czegoś, zrobienia czegoś, co pchnie na przykład, nie wiem, może waszą karierę do przodu, może rozwój wasz do przodu w jakiejś sferze życia, może zaczynacie się interesować jakimiś, znaczy od jakiegoś czasu się interesowaliście jakimś nowym hobby, jakimś nowym zagadnieniem, tak? I widzę, że no że wcześniej jak to robiliście, no nie widzieliście, żeby tutaj były jakieś sukcesy, tak? Więc jeżeli na przykład to jest związane z pracą, może staraliście się, myśleliście o awansie, tak? Myśleliście o tym, żeby do jakieś inne miejsce pójść, to było wcześniej wam nie było dozwolone, tak? Nie zostało wam no, dane, tak? Powiedzmy. Czyli może jakiś właśnie awans wam uciekł troszkę bokiem, może jest, tak czasami w korporacjach jest, że jest jakiś okres, w którym takie możliwości, takie okienka transferowe, nazwijmy to, się pojawiają i ta możliwość, to co chcieliście, żeby się wtedy wydarzyło, no nie dało rady. I okej, przeczekaliście jakiś ten czas, tak, czekacie, może już nawet zapomnieliście, że taka szansa tutaj w tym wypadku by istniała, strzelce, i teraz widzę, że ona się otwiera. Niebawem będzie ten czas, w którym wy będziecie mogli znowu albo do tego podejść, tak, albo wcześniej może nawet do tego nie podchodziliście, bo zakładaliście, że i tak się nie uda, nie? Może, że i tak są okoliczności przeciwko wam. I tutaj karta cesarza z kartą maga, współgra bardzo mocno,
Bo widzę, że to jest po pierwsze tylko i wyłącznie związane z wami, tylko i wy możecie tutaj coś w tej materii zdziałać, tak? Nikt tego nie zrobi za was, więc jeżeli faktycznie jest to kwestia na przykład w pracy tego, nie wiem, okienka transferowego i chęci no, zmienienia jakiejś, nie wiem, pozycji swojej, może nawet także awansu, to teraz w tym momencie coś się tu ruszyło i to się dla nas otwiera, ale to widzę, że nie będzie specjalnie wam przedstawione jasno, tak? Więc, kochani, mówię tutaj o pracy, ale to może być każda inna okazja, coś, co chcieliście wprowadzić w życie, ale jak sprawdzaliście, jak to działało, to albo właśnie nie była pora odpowiednia, albo was odrzucono także, tak? Więc nie wiem, może w jakimś konkursie braliście udział, niekoniecznie w jakimś konkursie z nagrodami, są takie konkursy, wiecie, no, dostania się gdzieś, albo uzyskania czegoś, albo zyskania, no nie wiem, przetargi nawet mogą to być. Tak, kochani, jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą, jakąś taką konkretną, która też bierze udział w przetargach, teraz ta sytuacja się odmienia. Wy musicie wiedzieć, że wiedzieć, czego ona tu dotyczy bardziej. Ja aż tak bardzo tutaj w kartach nie mogę tego odczytać, bo cały ten rozkład właśnie mówi o tym, że to jest jeszcze, to nie będzie jasno przedstawione, że taka szansa się otwiera, albo nie będzie to aż tak oczywiste, tak? Nie będzie tak, że nagle, nie wiem, jakieś pismo przyjdzie, czy ktoś przyjdzie i wam powie, i że okej, kiedyś próbowałaś coś takiego, może spróbujesz jeszcze raz, bo wiem, że coś się zmieniło. Nie, tu to faktycznie pozostanie ukryte i tak naprawdę odkryje to dopiero wasze staranie. Dlatego mamy tutaj kartę Księżyca i mamy kartę Giermka Buław, Strzelce, że no, trzeba wyjść naprzeciw, trzeba tutaj coś zrobić, trzeba faktycznie spróbować, może raz jeszcze, albo po prostu, tak, że licząc, że faktycznie te okoliczności się zmieniły i wtedy bardzo szybko sytuacja ruszy do przodu, tak? Kochani, bardzo szybko tutaj będzie jakiś odzew, będzie jakaś odpowiedź właśnie, albo uzyskacie już jakieś nowe informacje, że to wasze nowe staranie, to wasze nowe zgłoszenie przynosi jakieś konkretne rezultaty i wtedy już sprawy potoczą się naprawdę szybko, jakieś nowe wpływy się pojawią. Wiecie, może być tak, zgłaszaliście się wcześniej do jakiejś instytucji, chcieliście tam pracę uzyskać, tak, na jakiejś pozycji, nie wiem, może w jakiejś sferze nawet urzędowej, czy coś takiego, takie czasami są nabory, nazwijmy to. Wtedy się nie udało, teraz nadchodzi nowy i to wy musicie wiedzieć, że teraz jest dobry czas, żeby do tego naboru wejść, tak, żeby spróbować wziąć w nim udział i jeżeli to zrobicie, jeżeli się zgłosicie, to potem odzew będzie od razu bardzo szybki, tak, zapraszamy tutaj na jakąś rozmowę, na jakąś kolejny etap rekrutacji, podoba się to nam wasze zgłoszenie i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, zwróćcie na to uwagę, czy taka sytuacja was się nie dotyczy. Jeżeli to nie jest właśnie jakiś tam nabór, praca czy coś takiego, to jest po prostu spróbowanie raz jeszcze tego, co jakiś czas temu wam się nie udało, tak? Może po prostu właśnie te okoliczności się zmieniły i warto to w tym wypadku odświeżyć, spróbować jeszcze raz, podejść do tego właśnie na świeżo. Więc kochani, no to może tyczyć się wielu sfer waszego życia, Strzelce. Wy podejrzewam, że będziecie wiedzieć najlepiej, o co tutaj może chodzić. Rozkład dla was właśnie na tą ukrytą rzecz, no tutaj właśnie nie będzie to, że ona zostanie wam objawiona. Wy musicie sobie mniej więcej sami to objawić, niejako tak patrząc. No tego wam życzę, żebyście tutaj tej odwagi troszkę i może energii znaleźli w sobie, żeby to zrobić. Dzięki, pa!
koziorożce. Zobaczmy, cóż takiego jest przed wami w tym momencie ukryte, co, wiecie, nie od razu znaczy, że ktoś to przed wami aktywnie ukrywa, nie? Ale że może się tu coś dziać, o czym wy nie wiecie, co, no, zostanie wam objawione, albo będziecie mogli, nie wiem, to wykorzystać jakoś, spróbować coś z tym zrobić. Mogą to być różne rzeczy. Więc tak naprawdę, koziorożce, ja tu widzę całkiem pozytywny rozkład, ale zanim do niego przejdziemy, dajecie lajka, subskrybujecie, komentujecie. Koziorożce, ja ostatnio mam wrażenie, że te rozkłady dla was całkiem pozytywne są. Nawet bardziej niż dla innych znaków, które także mają całkiem dobrą passę. To wy widzę, że macie całkiem okej passę. Kochani, jest karta Słońca, karta dziesiątki buław, jest szóstka mieczy. I teraz tu to w tym rozkładzie wskazuje na to, że okoliczności, szczególnie jeżeli chodzicie do pracy, szczególnie w sferze tej, w którą wy wkładacie dużo energii, dużo siły i czasu, tak? Więc to wiecie, dla osoby na przykład, która jest na emeryturze, to niekoniecznie musi być wtedy praca, no bo jeżeli nie pracuje, no to by ten rozkład był troszkę bez sensu, nie? Ale kochani, tu widzę, że przychodzą fajne czasy. Pierwsza rzecz, one już są. One już są. Wy może tego nawet nie widzicie. Okoliczności są bardzo, ale to bardzo wam przychylne, tak? Dla was są bardzo przychylne. I teraz wiecie, no to może troszkę nam umknąć, tak? To może, wiecie, robimy swoje, nie zastanawiamy się aż tak bardzo nad jakimiś możliwościami, nad tym, żeby tutaj wprowadzić jakąś zmianę, no bo, nie wiem, po prostu o tym nie pomyślimy, albo czekamy właśnie na lepszy czas, na lepszy moment, żeby takie rzeczy zrobić. I teraz wydaje się właśnie, że to jest dobry moment i to może nie być oczywiste od razu, tak? Takie rzeczy rzadko kiedy są bezpośrednio oczywiste, bezpośrednio widoczne. Czasami, wiecie, po prostu wygląda praca tak samo, ale nie wiemy na przykład, że jest jakieś, że tutaj jakieś okienko się otwiera, że tutaj jest jakaś możliwość. Nie siedzimy całkowicie, wiecie, z ręką na pulsie i nie sprawdzamy tych rzeczy. Więc kochani, tu jak najbardziej widzę, że coś takiego się pojawia i to zostanie troszkę takie, można odczytać, kiedy stanie się to jasne, kiedy stanie się to bardziej oficjalne może, kiedy jakaś rzecz dojdzie do zakończenia, tak? Która się skończy, która dojdzie do jakiegoś momentu kulminacyjnego, nie wiem, może macie jakąś w pracy pogadankę raz tam na pół roku, tak, jakąś ważną, może to być odejście kogoś innego w pracy, tak? I wiecie, on czy ona się tym nie chwali specjalnie, ale potem ma już ten okres wypowiedzenia, o tym specjalnie nie rozmawia, ale no dochodzi w końcu ta informacja, że widzicie, że na przykład, nie wiem, ktoś z zarządu, czy szef, czy kolega, czy przełożony wasz, jednak odchodzi gdzie indziej, krył to może przed wami i wiecie, to może rodzić pewne, dobre rzeczy. Może rodzić przed wami jakąś okazję. Na pewno wy przyjmiecie to z wielką radością, tak? Ja nie mówię od razu, że macie się cieszyć, jeżeli ktoś odchodzi z pracy albo coś takiego. Może będzie to coś fajnego, bo no, może to nie jest osoba jakoś specjalnie miła, nie? I fajnie, jakby byście liczyli, że ktoś inny będzie waszym przełożonym i będziecie z tego powodu zadowoleni. Ale widzę tutaj, że ta sytuacja faktycznie już teraz, tak? Już teraz, jak karty te odczytuję, jak wy tutaj oglądacie ten film, może świadczyć o tym, że te decyzje zostały podjęte i teraz, że już jest dobry czas na... Po prostu może to być zwyczajnie dobry czas, który przyjdzie i wy będziecie wtedy się zastanawiać, co można z tą zmianą zrobić. Ewentualnie, kochani, może być tak, że czekacie na dobry czas, kiedy chcecie właśnie zmienić pracę, chcecie rozpocząć jakiś projekt, tak? Bo ja tutaj się tylko tak bardziej skupiłem na tym, że teraz zostanie wam coś objawione i to będzie samą w sobie dobrą informacją, ale nie, tu może być po prostu określenie, stwierdzenie kart, że teraz jest na przykład za
Nie będę przeklinał. Jest super fajny, tak? Jest super fajny czas do tego, żeby faktycznie poszukać czegoś innego. Żeby spróbować zmienić swoją pozycję w pracy, awansować, no może tak, że zgłosić swoją kandydaturę do czegoś, tak? Właśnie szukać jakiegoś nowego zajęcia. Może koniunktura wcześniej nie była dobra i wy stwierdziliście, ok, przeczekam to, nie jest jeszcze aż tak źle, ale teraz najwyraźniej ta sytuacja ulega zmianie i jeżeli tylko podejmiecie to działanie, to będzie widać, że tu jest dobrze, tylko, kochani koziorożce, musicie przygotować się na to, że pomimo tego, że ten czas jest fajny i teraz sytuacja będzie, jeżeli zadziałacie, to sytuacja będzie no, świadczyła o tym, że jest wielka szansa, że wam się coś uda, to pamiętajcie, że to będzie wymagało trochę czasu, tak? I będzie jeszcze troszkę takiego momentu przejściowego, gdzie nie wszystko będzie bezpośrednio łatwe. Ale kochani, tak czy inaczej, czy pozostajecie w swoim miejscu pracy, załóżmy, czy w tej rzeczy, nad którą się skupiacie, tak? Nad którą się skupiacie, która zabiera wam dużo czasu, coś się zmienia, co bardzo po pierwsze was uspokoi, tak? To wprowadzi taki czas lepszego, większego spokoju i będzie tutaj taka jedna kulminacja, czy to z waszego, tak, starania, czy z waszego tutaj wyjścia naprzeciw, albo z tego, że zostanie po prostu to oznajmione. To będzie taki moment przejściowy, taka cezura, która będzie wyjątkowo pozytywna, wyjątkowo fajna, tylko żeby to potem faktycznie móc z tego, nie wiem, skorzystać, uzyskać coś z tego, to będzie wymagało jeszcze troszkę dłuższego czasu, jeszcze większej no takiego momentu przejściowego, gdzie okej, będzie wszystko szło w dobrą stronę, ale jeszcze nie będziecie konkretów tych widzieć, tak? Na te konkrety trzeba będzie jeszcze troszkę chwilę poczekać. Więc koziorożce, i tak mega fajna sprawa, bo często nie dostrzegamy tego, że już coś jest fajnie, tak? Nie dostrzegamy tego, bo może po prostu no, nie patrzymy, tak? A tu warto by było może faktycznie na to zwrócić uwagę. Koziorożce, rozkład dla was na tą ukrytą sprawę. Kochani, spod znaku wodnika, zobaczmy, cóż tutaj jest przed wami ukryte, tak? Ja tutaj ten rozkładzik dla was stawiam. Wy możecie w tym momencie dać lajka, zasubskrybować, skomentować wszystkie te fajne rzeczy. Ojej, widzę, że tutaj, no, wodniki, wy ostatnio też chyba macie jakąś dobrą passę, mi się tak wydaje. Ale dobra, kochani, cóż tutaj karty przedstawiają, co jest przed wami takie ukryte, ale pewnie niebawem się objawi i tu widzę, że okej, że pewne rzeczy będą tu bardzo pozytywne. Wy w tym czasie dajecie lajka, ja to już mówiłem. Dobra, kochani, mamy kartę Rydwanu, mamy kartę ósemki buław i szóstki mieczy. Wskazuje to tyle, że może w jakiejś sprawie, która niespecjalnie była ruchliwa, tak? Niespecjalnie, może ktoś działał z opieszałością, może, wiecie, tu jakieś długie tryby, te wielkie tryby, jakieś machiny urzędowej czy czegoś niespecjalnie szybko działały. Tak, wy czekacie za każdym razem na odpowiedź w jakiejś sprawie, nie wiem, 3 miesiące to przychodzi lub nie i tak dalej. Może też coś, na co wy liczyliście i zgłaszaliście się o wiele szybciej, czy interesowaliście się o wiele wcześniej, nie? Załóżmy jakieś pół roku temu nawet, może jeszcze dłużej. Widzę, że coś w tej materii faktycznie się rusza, tak? Widzę, że tutaj jest jakiś ruch w sprawie, którą wy nawet może i zakładacie, że ona już, wiecie, umarła. Że tutaj w tej sytuacji niespecjalnie cokolwiek się wydarzy. Jakbyście, wiecie, jakby ktoś wam powiedział o tym, byście o tym pamiętali, tak? Byście o tym wspomnieli,
I okej, okay, że tak, że brałem w czymś takim udział, brałam w czymś takim udział, to może być właśnie taka sprawa, a tutaj okazuje się, że to, nie wiecie, ktoś o tym nie zapomniał, ktoś to pamiętał, tak? Może, kochani, dawno, dawno temu, jeszcze z jakimś przyjacielem, albo z kimś z rodziny, z kimś bliskim, zgadywaliście się, wiecie, w taki sposób, że a, spotkajmy się gdzieś tam, tak, oczywiście, taki typowy sposób, nie? Tak, musimy się kiedyś zobaczyć, musimy się kiedyś zgadać, będzie na pewno super, super fajnie, nie? No i wiecie, wy no, tak spróbowaliście raz, potem może zapytaliście jeszcze, wiecie, jakimś SMS-a wysłaliście, czy coś takiego, wtedy nie, się nie udało spotkać, nie było tego czasu na to, ale wiecie, ta osoba nie zapomniała o tym, tak? I teraz w tym momencie ona w tym teraz się na przykład do was zgłosi. I widzę, że okej, okay, to bym nie mówił z takim wielkim uśmiechem na twarzy, że taka sytuacja będzie miała miejsce, ale widzę, że to będzie po prostu wyjątkowo pozytywna rzecz. Tak, więc może ktoś, z kim kiedyś na przykład pracowaliście bardzo dawno temu, sugerował, że okej, okay, może kiedyś jeszcze razem popracujemy i wy nawet się pytaliście, czy w jej firmie jakaś tam posada by nie była i wiecie, zapomnieliście o tym, zapomnieliście w ogóle, że taka opcja była, a tutaj faktycznie osoba dzwoni, wiesz co, a może jednak tutaj się otworzyła taka szansa, może byś chciał do nas przyjść pracować, nie, wodniku? Więc coś konkretnie takiego, o czym wy już nie do końca, wiecie, jakbyście się skupili bardzo i pomyśleli, tak jak Fred, chłopaki nie płaczą, wiecie, co jedliście dwa tygodnie wcześniej na śniadanie, to byście może sobie przypomnieli, że tak, było coś takiego. Ale teraz w tym wypadku ta sytuacja do was przyjdzie i ona będzie wyjątkowo pozytywna, tak? Może jakaś okazja, może jakaś właśnie szansa, jakaś propozycja spotkania, propozycja właśnie pracy czy czegoś takiego. Może właśnie w tej sprawie jakiejś urzędowej, nie wiem, w firmie jakiejś waszej też wielkiej, może o coś tam wnioskowaliście i pisaliście do prezydenta miasta, czy coś takiego. I wiecie, no zapomnieliście o tym, a teraz okazuje się, że ktoś ten wasz list podjął, patrzy na niego i tak, pisze, kochany wodniku, dziękujemy za twoją inicjatywę, tak, chcemy tutaj coś konkretnego zrobić, może byśmy się spotkali i omówili szczegóły, nie? I teraz faktycznie widzę, że pomimo tego, że ta odpowiedź i ta cała otoczka będzie wyjątkowo pozytywna, to tutaj wodniki karty sugerują, że no potem, żeby już faktycznie wziąć w tym udział, to będzie trzeba troszkę pokombinować. Więc jeżeli tutaj wasz ten przyjaciel mówi, że tak, przyjechałem, jestem tutaj w mieście, a wcześniej, nie wiem, mieszkał gdzieś tam za wodą wielką, ale cieszycie się bardzo, że ta osoba wróciła po długim czasie i faktycznie możecie się spotkać, to wiecie, trzeba będzie chwilkę pokombinować, trzeba będzie może pozmieniać odrobinkę swoje plany, żeby wziąć w tej sytuacji udział, ale to nie będzie aż tak skomplikowane, więc dla chcącego nic trudnego, wiadomo, te wszystkie fajne powiedzonka, wodniki, więc jeżeli tylko będziecie chcieli, jeżeli tylko wiecie, się zmobilizujecie wystarczająco na tyle, żeby tam no, wpisać to w grafik, tam może przestawić coś innego, to jak najbardziej będzie można z tego skorzystać. Tak samo wiecie, i wziąć w tym udział. Tak samo jak jakieś, mówię, pismo przychodzi w końcu w tej jakiejś sprawie, w której owszem, jak najbardziej dajemy tobie, wodniku, przyznajemy tą dotację na cokolwiek tam zgłaszałeś się po dotację, tak, no to trzeba będzie zrobić, wiecie, odezwać się, zadzwonić, pogadać, jak to zrobić i tak dalej, i potem faktycznie tą dotację przyjąć i wykorzystać. Więc wiecie, to nie jest tak, że możecie teraz tylko dostać tą wiadomość, uśmiechnąć się i aha, czekam na was, nie? Tu trzeba będzie potem zrobić coś więcej. Ale niezmiennie będzie to coś fajnego, wodniki, i mówię, takie nawet zaskakujące troszkę będzie, bo no mówię, to może być nawet coś, o czym zupełnie w tym momencie nawet nie pomyślicie, że może się wydarzyć, a weźmie was troszkę znienacka. Bardzo, bardzo fajnie, wodniki.
Kochani, spod znaku ryb, zobaczmy teraz, co tu karty chcą przedstawić jako taką ukrytą rzecz, tak? Przed wami. Okej, okay, powolutku już tutaj widzimy. Ja teraz was zachęcam do polajkowania, zasubskrybowania, skomentowania. Wszystkie te fajne rzeczy, które możecie w tym momencie zrobić, ryby, ale patrzmy już tutaj na stół, co karty chcą nam powiedzieć o tej ukrytej sprawie. I widzę tu, że coś, co zapoczątkowaliście dawno, dawno temu. Czyli dawno, dawno temu to oczywiście jest całkiem takie szerokie spektrum, tak? Ale mamy tutaj trójkę denarów, mamy dziesiątkę buław i mamy kartę rydwanu. To dość łatwo wskazuje na to, że jakieś wasze dążenie, które mogło być naprawdę stare, to mogło być, wiecie, sprzed lat, tak? Właśnie jakieś staranie, zależy jaka to będzie sytuacja, w której, wiecie, może dokładacie te cegłóweczki jedna po drugiej, wiecie, w górę i do przodu, albo coś sprzed, na przykład, nie wiem, kilku tygodni, miesięcy, to na pewno nie będzie coś z wczoraj, to nie będzie coś sprzed wczoraj, tak, to z zeszłego weekendu, to nie będzie coś, o czym byście aktywnie myśleli i aktywnie to planowali, tak, i zastanawiali się, co teraz w tej materii się wydarzy. I tutaj widzę, że ta rzecz, którą tam dopieszczaliście, staraliście się o to, składaliście jakieś, nie wiem, wnioski, dokładaliście te cegłóweczki, żeby to w końcu ładnie działało, no zaczyna to rozkwitać, nie? Może wiecie, walczyliście tutaj, naprawdę dużo energii włożyliście w to, żeby ten wasz ogród ładnie działał i teraz faktycznie pierwszy raz od długiego czasu udaje wam się osiągnąć to, na co liczycie. Tak, no bo chcecie, żeby tutaj faktycznie coś się w tej materii ruszyło, więc to faktycznie będzie miało miejsce. Więc jeżeli się gdzieś zgłaszaliście dawno, dawno temu po coś, o coś, tak, składaliście jakiś wniosek o coś, ciężko pracowaliście, tak, to może być nawet taka sytuacja, ciężko pracowaliście w waszym miejscu pracy, tak, składaliście tutaj dużo, wkładaliście dużo energii siebie samego w to, co robiliście i wiecie, no tak nawet nie zakładaliście, że tu będzie jakieś wielkie uznanie, że będzie tutaj jakaś właśnie odpowiedź wielka, która by miała coś ruszyć do przodu, ale widzę, że będzie, tak? Że pojawi się tu taka szansa, tak? Bo coś, co cały czas tam gdzieś działało w tle, było, funkcjonowało, wy oczywiście to tam dbaliście o to, staraliście się, teraz faktycznie zaczyna nabierać wiatru w żagle, może wiecie, działalność gospodarcza, którą prowadzicie, jakąś nowe usługi tu świadczycie, może jakąś reklamę próbujecie tutaj rozpocząć, żeby to zaczęło lepiej działać, się rozwijać. Widzę, że jest to już poniekąd w trakcie i właśnie to będzie ciekawe, bo w momencie, kiedy to się objawi, wy będziecie całkowicie na to nieprzygotowani. Może nawet będziecie, nie wiem, na urlopie, nie? Akurat nie będziecie pod ręką, tak? To będzie coś takiego, co przyjdzie troszkę znienacka, niespodziewanie, pomimo tego, że będziecie pamiętali o tym, że faktycznie tutaj takie rzeczy robiliście. I potem trzeba będzie szybko jeszcze coś konkretnego zrobić w momencie, w którym no, o tym się dowiecie, że ta sytuacja się rozwija, żeby faktycznie no, skorzystać z tego. Może jakieś takie terminy będą dość napięte, bo dostaniecie jakieś pisemko skądś, tak, i teraz okej, okay, może na ten termin się pani stawi u nas w urzędzie, porozmawiamy nad tą sytuacją, o tej sytuacji i wiecie, wy może to być troszkę dla was stresujące, bo tak jak mówię, niekoniecznie będziecie na to przygotowani, że to przyjdzie w tym momencie, w którym przyjdzie ryby, nie? To może być tak, że wiecie, tu jakiś bardzo dawno temu staraliście się, złożyliście jakieś podanie do pracy, tak? Była może nawet jakaś rozmowa, myślicie, że poszła całkiem okej. No dobra, no założyliście, dlatego mówię, że o pracy, bo dziesiątka buław bardzo często właśnie o sytuacjach związanych z pracą mówi. I wiecie, no potem, nie wiem, minął miesiąc, dwa, nikt się nie odzywał,
a tu bam, nie? Telefon, może by pan czy pani chciała tutaj się pojawić w naszym biurze, żeby omówić kwestię ewentualnego rozpoczęcia nowej pracy, a wy akurat się tam gdzieś kąpiecie na Kaszubach, nad jeziorkiem sobie siedzicie, no i troszkę niespodziewanie i musicie wtedy pokombinować trochę, jak tu z tego skorzystać. I teraz tak, karty dalej mówią, że ta rzecz faktycznie może przynieść wam coś fajnego, ale z czegoś będziecie musieli zrezygnować, tak? Coś, z czegoś będziecie musieli zrezygnować. Może, no jeżeli to jest oferta pracy, to musicie może zrezygnować z swojej obecnej pracy, tak? Może jakiś klient nowy przychodzi, o którego się staraliście i chcieliście, żeby tu był, ale i żeby, no faktycznie wiecie, żeby był waszym klientem, ale no ten projekt jest na tyle potężny, żebyście musieli jakąś inną ofertę odrzucić, tak? Może będziecie musieli, nie wiem, szybciej z tego urlopu wrócić, to może tak nie aż takie przyjemne by wtedy było, nie? Będziecie musieli troszkę swoje plany pozmieniać, z czegoś może zrezygnować, coś przełożyć, żeby odpowiedzieć na tą rzecz, która do was przyjdzie, ryby. Jeżeli chcecie z tego skorzystać, oczywiście, jeżeli chcecie tutaj na to, jeżeli w ogóle chcecie na to odpowiedzieć, tak? Bo możecie po prostu machnąć ręką i tego nie chcecie robić, ale karty tu mówią, że jeżeli faktycznie się nad tym zastanowicie, skupicie, tak, to widzę, że potem sprawy bardzo szybko się potoczą. Więc załóżmy, faktycznie dostajecie jakieś pismo gdzieś tam, gdzie się zgłaszaliście, mieliśmy pana czy panie kandydaturę na to i taką miejsce, wy musicie wtedy zrezygnować z jakiegoś swojego planu, żeby faktycznie się wybrać tam, albo wziąć dzień wolny na przykład z pracy, to też może być taka sytuacja, żeby faktycznie odpowiedzieć na to, żeby się stawić w tym konkretnym miejscu, w tym konkretnym czasie, ale jeżeli to zrobicie, to potem sytuacja bardzo szybko się rozwinie. Wy, kochani, pewnie wiecie najlepiej, czego to się tyczy, ale jest tu faktycznie konkretny ruch do przodu, który on się teraz już dzieje prawdopodobnie, ale wy jeszcze o tym w pełni nie wiecie i tu no niestety to tak troszkę z zaskoczenia was weźmie. No teraz może po tym rozkładzie kart tarota to nie aż takiego zaskoczenia, ale nadal może odrobinkę tak. Dobrze, kochani, to rozkład dla was. Ja dziękuję wam wszystkim za wasz czas. Jeżeli tutaj są już nie tylko ryby, a jeszcze może ktoś z innego znaku, który oglądał, ale kochani, mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!